Gość na 96 FM. A o poranku na antenie Radia Index spotkanie z naszymi gośćmi. Bardzo serdecznie w studiu witamy Muzeum Etnograficzne w Ochli. Tadeusz Woźniak, dyrektor, jest z nami i Andrzej Olszak. Dzień dobry, panowie. Witamy serdecznie o poranku w naszym studiu. Spotykamy się dlatego, że przed nami kilka ciekawych wydarzeń, które u was nastąpią już za chwilę. Takim nieodłącznym elementem czerwca są między innymi ginące zawody. Panie dyrektorze, powiedzmy o tym wydarzeniu, bo za chwilę będzie można wcielić się w takie zawody, które albo giną, albo już ich w ogóle nie ma. Tak, tak, to prawda. W obecnych czasach mamy taki rozwinięty poziom techniki, że w zasadzie wszystko można zrobić. Już niedługo będzie można wydrukować sobie pewnie czy to monitor, czy cokolwiek, czy łyżkę. A my chcemy pokazać, jak tradycyjnie te przedmioty powstawały, jak robiło się z drewna wiązania drewniane, czy łączyło się drewno, czy jak tkano materiały. Także chcemy zaprosić państwa na taki powrót do tradycji. Muzeum się stanie na ten czas od 4 do 6 czerwca taką żywą wioską, gdzie w każdej chacie, w każdej zagrodzie będą pracowali rzemieślnicy, których będzie razem z naszymi pracownikami około 60. I będą pokazywali właśnie te wszystkie stare techniki, które już dzisiaj albo odchodzą w zapomnienia, albo już są faktycznie zapomniane, jak powroźnik na przykład. Będzie można zobaczyć, czy wyraz podkowa to nie jest jakieś brzydkie słowo przypadkiem, bo już teraz ciężko zobaczyć taką podkowę, szczególnie w mieście. I tutaj nasz kolega będzie pokazywał, jak takie podkowy się wykuwa, do czego one służą w ogóle. No właśnie, powiedzmy o tym, co pan Andrzej będzie prowadził podczas właśnie tego wydarzenia. Dzień dobry państwu. Tak jak pan dyrektor już powiedział, w tym okresie 4 do 6 czerwca będzie nasz skansen działał jako prawdziwa wioska, ponieważ w dobie specjalizacji, automatyzacji i unifikacji w zakresie produkcji towarów, jak i dystrybucji, gdzieś tam jest pominięty ten indywidualny charakter tych produktów, powstawania ich i też ich duszy, bo są rzeczy, które cały czas nam towarzyszą, a nie do końca sobie zdajemy sprawy. Tak jak tutaj już pan dyrektor wspomniał chociażby o podkowie, tutaj tam dam taką ciekawostkę słuchaczom, skąd się wzięło, że podkowa przynosi szczęście, bo to jest zastanawiające. Każdy ma tego świadomość, ale nie każdy zna korzenie, genezę, pochodzenie tego stwierdzenia. Jak szedł taki swój chłop przez pole i znalazł taką podkowę, to dla niego to było olbrzymie szczęście, ponieważ to był kawał żelaza, który można przekuć. Można z niego zrobić gwoździe, można z niego zrobić małe narzędzia, można okuć pług. No nie było kastoramy, że można było pójść kupić takie narzędzia. I właśnie podczas tego też wydarzenia będę pokazywał, jak pracuje się z takim metalem. Natomiast w porównaniu z rzemieślnikami i artystami tutaj z naszego regionu, którzy są, to ja jestem tak naprawdę byłem, ponieważ będziemy mieli tradycyjny wyrób masła, malarstwo na szkle, tkactwo, kwiaty z bibuły, wycinanki ludowe, garncarstwo, ceramikę metodą wałeczkową, czerpanie papieru, linoryty, wykiniarstwo, flicowanie wełny, szycie maskotek, wyrób świec z wosku pszczelego. Oprócz tego będzie można właśnie zobaczyć pokazy, warsztaty, jak to wygląda przy kowalstwie, garncarstwie. Będzie można zobaczyć zegarmistrza w działaniu, łyżkarstwo, ludwisarstwo, będzie pokaz zabytkowych dzwonków. Oprócz tego będzie ogrom prac w zagrodzie, które cały czas towarzyszyły społeczeństwu, które teraz już gdzieś tam zostały pominięte, ponieważ dzisiaj możemy pójść kupić już chleb, natomiast kiedyś był cały rytuał związany z wypiekaniem chleba. No ale też, żeby pozyskać ten chleb, to trzeba było zdobyć tą mąkę, więc trzeba było wykorzystać żarna. Więc cały ten proces jest też pokazany i tak jak już to zostało powiedziane, cały skansen będzie wtedy żył i serdecznie wszystkich zapraszamy. A to wydarzenie będzie takie, że będzie można tylko przyjść i zobaczyć, czy spróbować swoich sił w niektórych ginących zawodach? Ależ nie, oczywiście będzie można przyjść i spróbować swoich sił, na przykład wbrew pozorom bardzo dużym powodzeniem cieszy się wbijanie gwoździ. Można będzie popróbować wbijać gwoździ, nawet robimy konkursy, kto za mniejszą ilością razy uderzeń młotka wbije taki gwóźdź do pieńka, ale nie tylko, bo będzie wycinanka ludowa, możemy się nauczyć robić kwiatów z bibuły. Także na pewno będzie można swoich sił w niektórych takich mniej, że tak powiem, niebezpiecznych profesjach spróbować. Tutaj pan Andrzej powiedział o tym, że jest sporo tych ginących zawodów. A czy w województwie lubuskim sporo jest takich grup, które właśnie zajmują się takim odtwarzaniem tych starych zawodów, a może właśnie po prostu mają dalej działalność gospodarczą, która zajmuje się na przykład
kowalstwem, czy właśnie wyrabianiem też podków? Jak to w ogóle wygląda? No niestety te wszystkie, dlatego to się nazywają ginące zawody, ponieważ z każdym rokiem niestety żegnamy coraz więcej twórców, którzy już odchodzą. Jest coraz mniejsza spuścizna, ponieważ jednak trzeba poświęcić czas, pieniądze i atencję na to, żeby osiągnąć pewne poziomy w tych zawodach. Też no, nie okłamujmy się, jeśli ktoś na przykład produkuje hafty, oczywiście może prowadzić działalność nierejestrową, natomiast jeśli wchodzimy tutaj na kwestie ekonomiczne, no to najzwyczajniej w świecie jest to po prostu nieopłacalne. Ginące zawody to już niedługo, ale także niedługo Dzień Dziecka. I co państwo jako Muzeum Etnograficzne w Ochli przygotowaliście na to wydarzenie? No tak, niedługo Dzień Dziecka. Z tej okazji właśnie dla dzieci przygotowaliśmy niespodziankę, ponieważ te dwa dni w zasadzie wszystkie dzieci mogą wejść za darmo na teren muzeum i zwiedzać, czy to z przewodnikiem, czy bez przewodnika, czy po prostu pospacerować, także zapraszamy wszystkie dzieci, oczywiście z rodzicami. Powiedzieliśmy o Dniu Dziecka, ale też myślę, że warto tak już pod koniec naszego spotkania powiedzieć również o inwestycjach, które u państwa się dzieją, bo tych inwestycji, jeżeli chodzi o muzeum, jest, panie dyrektorze, całkiem sporo. No faktycznie jest ich dużo. Mamy kilka inwestycji naraz, dlatego faktycznie no, staramy się. Część już ukończyliśmy, tak jak skanalizowanie muzeum, szczególnie tej starej części, również doprowadziliśmy wodę do tych zagród, gdzie będą warsztaty. Teraz jest na ukończeniu już parking i taka cała infrastruktura zagrody kamiennej. To mam na myśli i wiaty na rowery, i takie wiaty z grillem, że można będzie faktycznie posiedzieć, i oświetlenie całe. To jest następna z inwestycji. Inną inwestycją to jest już ukończenie. Jesteśmy na etapie zakończenia remontu barokowego pałacu w Ochli. On nie jest co prawda na terenie muzeum, ale jest na terenie wsi Ochla. No i przymierzamy się, już robimy projekty, ponieważ uzyskaliśmy pieniądze z ministerstwa i z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację infrastruktury muzeum, czyli przeniesienie kasy do młyna. Myślę, że to troszeczkę uprości ten ruch turystyczny, jak również remont naszego systemu kamer. I tutaj też mamy duże plany i duże zamierzenia. No mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzało przy zwiedzaniu, przy ruchu turystycznym. Ten początek czerwca u państwa bardzo atrakcyjny, no bo tak, z jednej strony Dzień Dziecka, a potem 4-6 ginące zawody. I o tym wszystkim rozmawialiśmy z naszymi gośćmi, a w studiu byli z nami Tadeusz Woźniak, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Ochli, no i także Andrzej Orszak, również z tego muzeum. Dziękujemy bardzo pięknie serdecznie za dzisiejsze poranne spotkanie. Gość na 96 FM.